muzyka wzięła się z nieba i do nieba powinna wracać. Raz, dwa, cztery. Też można sobie 2 decybele zabrać. Raz, dwa, trzy. Trzy, trzy, trzy. Ja miałem przez bardzo wiele lat taką tęsknotę, żeby kolędy, które nie docierały do mnie, nie docierały do mojego serca, bo gdzieś ją przyjmowałem bardzo zewnętrznie, bardzo religijnie, bardzo tradycyjnie, to nie jest nic złego, ale do mnie nie docierały. Ja szukałem własnego w sobie głosu i przyznaję, że to jest wielka łaska, że znalazłem w tych pieśniach, które mają 300, czasami 400 lat, taką niesamowitą proklamację tego, że przychodzi zbawienie. I te kolędy dla mnie przede wszystkim są ważne. Cieszę się, że mogłem też dzieci przez napisanie piosenek, nazwijmy to kolędowych, i przez zaśpiewanie tych utworów, które oczywiście są, właśnie mówiłem, kilka pokoleń, kilka wieków już obecne, zrazić takim wspólnym zainteresowaniem. Przyznaję, że jako tato mam jeszcze do odrobienia jedną lekcję. Musimy trochę więcej śpiewać kolęd w domu, ale myślę, że Emanuelu, mam nadzieję, że nam się to uda, że u głuchów w domu i innych rodzinach troszkę więcej tego zabrzmi w przyszłym sezonie kolędowym. Nie czajcie się z tym narodził się, dlatego że Mira wam odpuszcza tutaj temat i wy go śpiewacie. I to wiecie, to jest na... Znaczy wiecie, artykulacyjnie wszystko to już się buja, prawda? Chórki leciuteńko ciszej, ale słowo narodził się, to już musicie, wiecie, tutaj uderzyć, prawda? Dobra, trochę przyspieszyliśmy akcję. Hasło tego koncertu Emanuel, no to jest o najważniejszej osobie. Cieszę się bardzo, że tak jest to pomyślane. Czasami niestety w przypadku kolęd jakby i świąt Bożego Narodzenia sama postać solenizanta gdzieś umyka, że staje on się mniej atrakcyjny, mniej ważny od całej otoczki, od tego wszystkiego. Tu w tym koncercie Pan Jezus będzie wywyższony. To jest super, bardzo się cieszę, że te akcenty są tutaj tak postawione. Bóg z nami, Bóg ze mną, z każdym, kto ma jakiś osobisty stosunek do wiary, do Pana Jezusa. No to jest ktoś, kogo obecność się odczuwa, czasami mniej, czasami więcej, ale On jest z nami. Chór Gospel Reign to jest 30-osobowa grupa moich przyjaciół. Jeszcze raz podkreślam, przede wszystkim przyjaciół i świetnych chórzystów, świetnych wokalistów. To jest historia każdej osoby, która jest wpleciona w Gospel Reign. To są ludzie i z Lublina, i w tej chwili już z całej Polski. Moi przyjaciele, muzycy zespołu Gospel Reign, Kacper Popek, perkusja, Kefas, bas, Marcin Kojder, instrumenty perkusyjne, Kuba Piotrowski, piano, instrumenty klawiszowe, Piotr Kamil Obrocki, saksofony,
Filip Sykut gitary, Łukasz Chyliński gitary i specjalny gość, mój serdeczny przyjaciel Piotr Nazaru, grający na cytrze, na fletach, na instrumentach orientalnych. To jest niesamowite, to jest wielkie spotkanie, to jest jedna całość. Bardzo miłą niespodzianką dla mnie był pomysł Grzesia na duet z Piotrem Cugowskim. Fantastyczny chłopak, świetny wokalista. No a jak próba pokazała, może być całkiem fajny utwór z tego. Dla mnie to kolejne fajne doświadczenie. Jesteśmy trochę z innych światów muzycznie. Piotruś jest rockmanem. Ja trochę inaczej czuję, ale to może być fajna mieszanka. No jestem ciekawa sama, jak się gdzieś tam to może nagra czy coś, żeby sobie tego posłuchać i zobaczyć. Mam sporo doświadczeń, jeśli chodzi o współpracę z zespołami, z chórami i muszę powiedzieć, że uwielbiam pracę z chórami. To jest po prostu totalnie inna energia i inna sytuacja, jak jest się na scenie i czuje się za sobą po prostu tę masę ludzi. Ale to już nawet nie chodzi o dźwięk, to chodzi o, nie lubię słowa energia, ale nie wiem, jak ją zastąpić, po prostu ten duch, który jest, to, że się po prostu gdzieś jednoczymy w tym, co robimy, co śpiewamy, pięknie będzie, po prostu, mówię, no, będzie mi znowuż brakować chóru na moim koncercie. Jesteśmy bezpośrednio po próbie generalnej, która jest w przededniu naszego koncertu. Jesteśmy, przyznaję, dosyć zmęczeni i dosyć wyeksploatowani, ale to wszystko warte tego, żeby w dniu jutrzejszym, w czasie koncertu zaśpiewać Chwała Wysokości Bogu, żeby zaśpiewać o Bogu, który jest bliski, który jest Emanuelem. Jestem bardzo zadowolony. Jest duża moc, jest duża prawda. Jest taka przenikliwość Bożej obecności. Ja to bardzo mocno czuję i się bardzo z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę i czekam na jutrzejszy dzień. Co mi się podoba też w tym projekcie,
jak i w paru innych, które tworzymy z Grzegorzem, że to jest takie kolędowanie bez barier. Tutaj nie ma żadnego podziału. Różnice denominacyjne tutaj nie odgrywają żadnej roli. To jest super, właśnie taki moment, kiedy można się skupić na tym, co jest naprawdę istotne i na tym, który jest naprawdę ważny, najistotniejszy. I to jest świetne, kiedy za otwartość jest otwartość. Kiedy właśnie, i to jest moment, kiedy te bariery lecą w dół, czyli tam, gdzie ich miejsce. Dziś zatrzymaj się i otwórz oczy swe. To, kim jestem dzisiaj i w jakim jestem miejscu, jak wygląda moje życie, zawdzięczam tylko jemu. Oczywiście dla mnie rap jest genialnym narzędziem do tego, żeby wypowiadać treść, tak? A dla Boga tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy to są ballady grane na cytrze, czy spokojne pieśni na gitarze, czy jakieś rockowe uderzenia, czy też rap. Bóg przede wszystkim patrzy na nasze serce i bada duchy, tak jak to Biblia mówi, więc jeżeli zanurzeni w Duchu Świętym sercem po prostu chwalimy Boga, to może być to rap, pop, co tam chcesz. Emanuel, człowieku, to pieśni o narodzeniu, abyśmy to poznali, poddali się najwyższemu. Emanuel, co to znaczy? To znaczy z nami Bóg. Boże, Syn jest tym, który spłacił cały nasz dług. Przez założenie świata Bóg na to przygotował. Anioł pasterzom zwiastował zbawienie, które zgotował. Pan sam tu i tam nam, ludowi swemu, to mi wdzięczności, zawsze ufajmy Jemu. Adonai Elohenu, Adonai Echad.